Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj bierzemy się za jagnięcinę. To, co tutaj widzicie, to jest cąber jagnięcy. No i zrobimy sobie z niego takie kotleciki z kostką. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy sobie to mięsko podzielić na takie kotleciki. Robi się to w ten sposób, że trzeba to po prostu poprzekrawać tutaj pomiędzy kostkami. O, tak to powinno wyglądać. Teraz mięso trzeba z obu stron posolić i popieprzyć. Tak przygotowane kotleciki trzeba jeszcze potraktować odrobinką czosnku, który sobie wcześniej posikałem, na każdy taki kawałek mięska kładziemy troszeczkę czosnku i tak go tutaj próbujemy trochę wklepać. To oczywiście powtarzamy z drugiej strony również i odkładamy tak przygotowane mięso na jakąś godzinkę. Minęła godzinka, moja jagnięcina już zdążyła przegryźć się trochę z przyprawami, więc na rozgrzaną patelnię wlewam trochę oliwy i obsmażam mięso. Mięsa nie musimy smażyć długo. Smażymy tak po 2 minutki z każdej strony. Dwie minuty minęły, więc obracamy. Jak widzicie, moja jagnięcina już się ładnie przyrumieniła z obu stron, więc zdejmuję ją teraz z patelni. Teraz na patelnię wędruje łyżka masła. I trzy pokrojone w kostkę szalotki, które muszę przez chwileczkę podsmażyć, tak aby się zeszkliły. Szalotki już są mięciutkie, więc na patelnię wlewam około pół szklanki czerwonego wina. Wrzucam gałązkę świeżego rozmarynu. Teraz kotleciki wrzucam ponownie na patelnię i muszę je przez około 5 minut poddusić. Po kilku minutach moja jagnięcina wygląda tak, jak widzicie. Zmieniła odrobinę kolor. Wina oczywiście. Tu pod spodem mamy świetny sosik. No i cóż, teraz pora, by to nałożyć na talerz.
Moje kotleciki jagnięce podam w towarzystwie blanszowanych warzyw. Jakoś je sobie najpierw ładnie ułożę. Teraz potraktuję je odrobinką tego wspaniałego sosiku z patelni. No i teraz trzeba jakoś ładnie w koło ułożyć nasze kotleciki. Żeby to się wszystko ładnie prezentowało, jak na jagnięcinę przystało. Ja na jedną porcję przewidziałem 4 sztuki, ponieważ są to dość małe kąski. O, w ten sposób. A teraz całość poleję jeszcze sosem balsamicznym. Et voilà. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam smacznego.